Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj przeprowadzimy sobie ćwiczenia z badania twardości. My w naszych laboratoriach wykonujemy badanie dwoma metodami. Metodą Rockwella oraz metodą Brinella. Jeżeli chodzi o różnicę między nimi, to podstawowa jest taka, że w metodzie Rockwella przykłada się dwa obciążenia. Początkowe, obciążenie wstępne oraz następnie końcowe. Natomiast w metodzie Brinella przykładamy tylko jedno obciążenie, które utrzymuje się przez określony czas. W metodzie Rockwella zasadniczo można używać różnego rodzaju wgłębników, bo zarówno kulki z wędlika spiekarnego, według starszej normy również z stali hartowanej, i taką kulkę my mamy, lub stożka diamentowego. Natomiast w metodzie Brinella stosujemy tylko kulkę z wędlika spiekanego. W naszym przypadku według starej normy z stali hartowanej. Ponadto dużą różnicą jest jeszcze rozmiar tej kulki, ponieważ w metodzie Rockwella ma ona 1,5 z kawałkiem milimetra. Postaram się gdzieś tu dorzucić dokładną wartość. Natomiast w metodzie Brinella ma ona 5 lub 10 mm. I teraz tak, my będziemy sobie badali najczęściej, albo dostali Państwo dane, dwa materiały. Jedna to jest stal S235, dobrze pamiętałem. Natomiast druga to jest stal C45. I teraz tak, w metodzie Rockwella na stoliczku pomiarowym w taki sposób, żeby bijaki oparły nam się o naszą próbeczkę. I w tym momencie dalej podkręcamy sprężynę tak, żeby obciążać wstępnie układ. Obciążenie wstępne układu można zauważyć tutaj, mianowicie ja teraz będę kręcił i w momencie, kiedy kręcę, obciążając układ, o, w tej chwili to się zaczęło, bijak podnosi się w stronę jarzma, na którym zamontowane są obciążniki. Musimy tak obciążyć układ wstępnie, żeby jarzmo i bijak nie zetknęły się. Następnie sprawdzamy tarczę zegara. Widzimy wskazóweczkę. Wskazówkę ustawiamy na 0. I w tym momencie układ jest przygotowany do załączenia obciążenia. Nie wiem, czy to mi się uda to pokazać. Tutaj mamy przycisk, który odpowiada za załączenie urządzenia i pokrętło, które odpowiada za napięcie sprężyny. I jeżeli załączymy układ, układ jest obciążany, co możemy również zobaczyć po zmianie z pozycji zerowej, w tym przypadku na 99, i po usłyszeniu charakterystycznego kliku odciążamy nasz układzik. Zwracam uwagę, że w tej chwili do układu przyłożone jest obciążenie wstępne i wskazówka nie wyzerowała się. I w tej chwili to, co możemy odczytać na tarczy, to jest nasza twardość w skali Rockwella. W tym przypadku tu było 0, 10, 20, 30, 46. Następnie badanie powtarzamy co najmniej trzykrotnie. Odciążamy. Obciążamy układ. Tutaj możemy zobaczyć, w tym momencie już zaczęliśmy go obciążać. Wgłębnik dotknął próbki, a nasza wskazówka się poruszyła. Obciążamy układ tak, żeby bijak nie dotknął jarzma. Zerujemy nasz układzik. Klikamy. Układ jest obciążony. Klik. Czyli badanie dobiegło końca, odciążamy sprężynę i mamy kolejny odczyt. Tym razem to może być nie do końca, ale to jest coś pomiędzy 46, 47. Ponieważ wskazówka znajduje się pomiędzy tymi dwoma wartościami, możemy sobie wybrać, która wartość jest dla nas, bliżej której wartości znajduje się wskazówka. Czyli na przykład 47. I tak wygląda badanie twardości z metodą Rockwella. Badanie twardości metodą Brinella. Bierzemy sobie naszą próbkę. Zwracam uwagę, że posiada ona już odciski z poprzednich prób. One są zamalowane.
Tak? Ważne jest też to, żeby wykonywać kolejne próby z daleka od siebie, żeby nie nachodziły, żeby nasze ślady nie nachodziły na siebie, tak jak tutaj ma to miejsce, i dodatkowo nie powinny nachodzić na wcześniejsze próby wykonane metodą Rockwella. My wykorzystujemy, może to odłożę na razie, taką kuleczkę z stali hartowanej, ma ona średnicę 10 mm. Umieszczona jest ona w kapturku i tutaj specjalna wyżłobiony element. Zwracam też uwagę na to, że w przeciwieństwie do metody Rockwella tutaj posiadamy stolik ruchomy, który sam się poziomuje. A więc umieszczamy naszą próbkę w miarę daleko od poprzednich odcisków. Jak widać, tutaj stolik się lekko przykrzywił, to nie szkodzi. W czasie wykonywania próby pod wpływem nacisku on się wypoziomuje. Doprowadzamy nasz materiał badany do wgłębnika i ile, jak silnie możemy, tak dociskamy materiał do wgłębnika. I teraz zajmujemy się już typowo mechanizmem. Ja tu sobie pozwolę przybliżyć. My tutaj obciążenie końcowe, które będziemy zadawać na próbce, prawda, to wynosi 2942 i tu uwaga, razy 10 newtonów, czyli tak naprawdę 29420 newtonów. Żeby dokonać obciążenia, musimy na początku zamknąć zawór, dopowietrznik tak naprawdę, który służy do tego, żeby spuszczać ciśnienie z naszego układu. Jest to maszyna hydrauliczna. Jeżeli przeniesiemy się tutaj do tyłu, możemy pod osłonkami zobaczyć tłok i jarzmo, na którym powieszony jest ciężar, właśnie o masie 29420 newtonów, o ciężarze takim, nie o masie. Kapturki tutaj są tylko po to, ponieważ jeżeli się komuś zdarzy przeholować ciśnieniem i to ciśnienie będzie zdecydowanie wyższe niż powinno, w takim przypadku spod tłoka tryska olej. No i dla Państwa bezpieczeństwa oraz dla naszego, żeby jak najmniejsze pole uległo zabrudzeniu, takie kapturki tutaj się znajdują. W tej chwili zaczynamy pompować i po chwili zacznie rosnąć ciśnienie w układzie. Prawda, widzimy, ciśnienie rośnie. Dopompujemy do maksymalnej wartości i my możemy oczywiście poznać raz po wskazaniu na wskaźniku zegarowym, a dwa po tym, tutaj już niestety ciśnienie nam uciekło, że podniósł nam się tłoczek. Ja to może jeszcze zdejmę. Podniósł nam się tłoczek i podniósł on obciążniki. Ponieważ no, układ jest już częściowo zniszczony, głównie przez te przypadki, kiedy ciśnienie zostało układ został obciążony ciśnieniem, no to schodzi z niego to ciśnienie, prawda? Widać to po tym, że nasz obciążnik upada. Tym niemniej możemy sobie w takiej pozycji ten obciążnik utrzymać. Musimy to zrobić przez czas od 10 do 15 sekund. Wybieramy sobie tą wartość, liczymy i jeżeli doliczyliśmy do 10 sekund, oczywiście teraz próba jest nieważna, ponieważ minęło już dawno te 10 sekund, powolutku zdejmujemy sobie ciśnienie z naszego układu. Jeżeli już to ciśnienie zostało zdjęte, to przechodzimy sobie do naszej próbki, odciążamy próbkę, tu trzeba troszkę siły użyć, udało się i wynikiem przeprowadzonego badania jest właśnie taki odcisk. Odcisk ten widać, że znajduje się bardzo blisko innego odcisku z badania twardości metodą Rockwella. Tym niemniej próbę tą możemy uznać za ważną.
Następnym krokiem byłoby przeprowadzenie jeszcze dwóch takich badań, czyli dwa razy wykonać musimy jeszcze taki odcisk. Następnie średnicę wszystkich odcisków mierzymy z wykorzystaniem tego typu lupy. Oczywiście można by wykorzystać metody komputerowe, tym niemniej dla celów ćwiczeniowych wykorzystujemy taką prostą lupkę, która w środku ma skalę, niestety tego nie uda się pokazać. I mierzymy średnicę tego odcisku pod jednym kątem, a następnie pod kątem 90 stopni do tego pomiaru, czy obracamy przyrząd albo próbkę o 90 stopni i dokonujemy następnego pomiaru średnicy. Wynikiem próby jest średnia wartość tych dwóch pomiarów i na podstawie tego, że znamy średnicę próbki, średnicę odcisku oraz średnicę wgłębnika, możemy zmierzyć twardość metodą Brinella. Na koniec jeszcze to, co musi zawrzeć się w sprawozdaniu. W sprawozdaniu muszą Państwo przedstawić wartość dla badanych próbek uzyskaną dwoma metodami oraz porównać te uzyskane wartości do wartości, które możemy znaleźć w literaturze. Można poszukać w internecie, można zajrzeć do skryptu. Oraz jeżeli to by się udało, to porównać te dwa wyniki między sobą. Istnieją specjalne tabele, które pozwalają na porównywanie badania twardości metodą Brinella oraz badania twardości metodą Rockwella. I to również należałoby zrobić. Oczywiście na końcu sprawozdania powinny znaleźć się wnioski. Dziękuję.